Andrzej Duda podczas konferencji naukowej w Sądzie Najwyższym mówił, że nikt nie ma prawa kwestionowania statusu sędziów. Mowa o sędziach wskazanych przez upolitycznioną KRS, nominowanych przez prezydenta. O ich obronie Andrzej Duda mówił tak. Z politowaniem słucham nieraz profesorów uniwersyteckich, którzy mówią, że rola prezydenta w tym zakresie jest w zasadzie rolą techniczną. Że jak notariusz, nie obrażając notariuszy, ma po prostu podpisywać i tylko dawać. Otóż, proszę państwa, nie. Nic bardziej mylnego. W istocie, z punktu widzenia tak naprawdę obywateli i istoty ustroju, prezydent mógłby sam wskazywać sędziów na zasadzie ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje. Moim zdaniem i na moją odpowiedzialność jako tego, który został wybrany przez naród w wyborach powszechnych. 10 miesięcy mi zostało i zapewniam państwa, że sędziów, których nominowałem, będę bronił do upadłego. Do upadłego. Nie oddam ani jednego. Ani pół nawet. I nie pozwolę mówić, że są jakimiś innymi sędziami niż ci, którzy orzekali jeszcze w PRL-u z całym szacunkiem i potem orzekali dalej. Radomir Witt jest w Sejmie i pyta o te deklaracje obrony przez prezydenta neosędziów. Radomir, co słyszysz? Tak sobie tylko pomyślałem, że szkoda, że prezydent nie miał takich refleksji przy okazji historii Stanisława Piotrowicza. Wtedy jakoś prezydentowi nie przeszkadzała jego przeszłość ściśle związana z PRL-owskim ustrojem. Ale zostawiając na boku to, co robił prezydent i skupiając się na jego zapowiedziach o tym, co zamierza robić, to słyszę od przedstawicieli koalicji rządzącej, że właściwie prezydent szczerze powiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby do upadłego bronić systemu, który został stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość. Ustawa rzeczywiście jest bardzo heroiczna, broni swoich ludzi do upadłego. To rzeczywiście jest takie hasło, które mi definiuje Prawo i Sprawiedliwość. To tylko oznacza, że pan prezydent kolejny raz pokazuje, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko wybranej grupy, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem to, co dzisiaj dzieje się z wymiarem sprawiedliwości, jest spuścizną rządów Prawa i Sprawiedliwości i zmian przeprowadzanych przez ówczesny obóz władzy, zmian w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Trybunale Konstytucyjnym, w ustawach o sądach powszechnych i wielu innych ustawach kształtujących wymiar sprawiedliwości. I to, jak teraz funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, kto zasiada w sędziowskich togach, w różnego rodzaju instytucjach, to dzieło Prawa i Sprawiedliwości, mówią obecni koalicjanci, zapowiadając zmiany, ale te zmiany są ściśle związane ze zmianą w Pałacu Prezydenckim, bo dotychczasowe próby, zarówno te porozumienia się z prezydentem, jak i te forsowania przez koalicję rządzącą tych zapowiedzi z kampanii wyborczej, kończą się brakiem podpisu ze strony Andrzeja Dudy. Jest więc oczekiwanie na potencjalną zmianę w pałacu po stronie koalicji rządzącej. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości z kolei refleksje i pytania o to, czy czegoś żałują politycy tego ugrupowania z tych wszystkich rzeczy, które robili z wymiarem sprawiedliwości przez ostatnie lata. Poseł Prawa i Sprawiedliwości pytany przeze mnie właśnie, co jest na liście takich rzeczy, których mogą żałować politycy Zjednoczonej Prawicy, mówi tak. Elektroniczne ustalanie kolejności procesu, że każdy nie może, że ktoś co wybiera, tylko jest po prostu losowo. Wiele usprawnionych jest rzeczy. No, ale nie przyspieszyło orzecznictwo. Proszę? Nie przyspieszyło orzecznictwo. To wszystko zależy od organizacji. Dziękuję. A ma pan jakieś takie refleksje, że może coś państwo źle zrobili, że może trzeba było inaczej? Na pewno, że zrobić. Szkoda, że pan prezydent nie podpisał na początku ustawy. To by był koniec, spokój. Ale jaki spokój w sensie? Dziękuję. Szkoda, że prezydent nie podpisał, bo byłby spokój. Ciekawe, jaki spokój poseł Prawa i Sprawiedliwości miał na myśli. A jeżeli komuś mało refleksji prezydenta, od których zaczęliśmy, to kolejna garść takowych pojawi się, wszystko na to wskazuje, w przyszłym tygodniu, bowiem prezydent ma zamiar wystąpić przed, no właśnie, tutaj w parlamencie w związku z rocznicą wyborów. To była relacja Radomira Witta, a teraz w dniu na żywo TVN24 komentarz byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do słów obecnego prezydenta o obronie neosędziów.
to jest uprawnienie prezydenta, więc w tym sensie rozumiem, że dla niego dzisiaj wycofanie się z tych dziesiątków czy setek nominacji, które podpisał, no byłoby jakąś osobistą katastrofą. Natomiast pytanie na tej konferencji powinno być zadane panu prezydentowi, no dlaczego dopuszczono z jego udziałem, bo rozumiem, że nie była to jego inicjatywa, bardziej ministra Ziobry, może kierownictwa PiS-u, że postanowiono powoływać sędziów, najpierw do Krajowej Rady Sądownictwa, później do sądu, do Trybunału Konstytucyjnego, niezgodnie z konstytucją. Mówienie, że prezydent nie chce wycofać się ze swoich decyzji, ja w jakimś sensie rozumiem. Natomiast niepowiedzenie, skąd ten cały bałagan i że prezydent Andrzej Duda w tym wszystkim ma swój walny udział, no to jest po prostu mówienie nieprawdy czy omijanie prawdy.